Cykl, mecenas i milicjanci, Jerzy Edigej, walizka z milionami, rozdział pierwszy, bank zamknięty, deszcz ciągle padał, właściwie nie deszcz, użafka, taka, przed którą nie ochroni ani parasol, ani płaszcz. To już drugi dzień podłej pogody. Jak gdyby nie rozpoczynał się wrzesień, lecz kończył listopad, ludzie śpieszący do pracy czy też na dworzec, a większość mieszkańców Łowicza pracuje w stolicy, całą swoją uwagę skupili na ostrożnym wymijaniu wielkich kałusz na chodnikach i na jezdniach ulic. Nikt więc nie zwracał uwagi na człowieka w granatowym płaszczu i o identycznym kolorze czapce, maciejówce ze znaczkiem błyskawicy obarczonego brązową. Zniszczoną torbą, zawieszoną paskiem na ramieniu. Ot, zwykły pracownik centrali telefonicznej lub elektrowni, który udaje się na obchód swojego rejonu albo idzie usunąć jakieś uszkodzenie na linii. Mężczyzna w granatowym płaszczu spojrzał na zegarek. Wskazówki jego rakiety ustawiły się, duża na dziewiątej, mniejsza nieco niżej. Za kwadrans ósma. Mężczyzna podszedł do pobliskiego transformatora elektrycznego. Otworzył go wyjętym z torby kluczem i zaczął manipulować wewnątrz. To trwało bardzo krótko najwyżej minutę. Człowiek w granatowym płaszczu starannie zamknął stalowe drzwiczki transformatora i z kolei skierował się do skrzynki z łączami telefonicznymi. Miał klucz i do niej. Tutaj także szybkimi, ale pewnymi i zdecydowanymi ruchami. Wyciągnął z gniazdek kilka wtyczek, a potem starannie zamknął metalowe pudło. Teraz mężczyzna bez pośpiechu skręcił w jedną z odchodzących od łowickiego rynku bocznych uliczek. Tutaj, niedaleko zakrętu, tuż za wysokim murem, opatrzonym solidną bramą i furtką stał jasny fiat. Przy bramie człowiek w granatowym płaszczu jeszcze raz sięgnął do swojej torby. Wydobył trzeci klucz i włożył go do dziurki zamka furtki. Rygiel odskoczył z cichym szczękiem, drzwi uchyliły się na kilka centymetrów. Już nie z torby, lecz z kieszeni płaszcza mężczyzna wyjął kółko z kluczami samochodowymi. Rozejrzał się uważnie. Nikt go nie obserwował, więc otworzył kluczem drzwi auta i wśliznął się cło środka. Tutaj ściągnął z siebie mokry płaszcz i zdjął maciejówkę. Został w eleganckim ciemnym garniturze. Biała koszula, do tego dobrze dobrany. Spokojny krawat. Biała chusteczka w górnej kieszące marynarki dopełniała kompletu. Silnik od razu zaskoczył. Ale kierowca nie uruchamiał wozu. Trzymał go na luzie. Swój granatowy płaszcz i skórzaną torbę wraz z czapką wsunął pod siedzenie tak, że nie było ich w ogóle widać. Czekał. A tymczasem w momencie, kiedy człowiek w granatowym płaszczu wyłączał prąd elektryczny w tej części rynku, na schody Spółdzielczego Banku Ludowego wchodziło trzech mężczyzn w jasnych prochowcach. Wszyscy hołdowali modzie wąsów. Gęsty zarost pokrywał nie tylko ich brody, ale także i policzki. Każdy z tej trójki miał na głowie albo cyklistówkę, albo kapelusz z dużym rondem. Współdzielczy Bank Ludowy w Łowiczu mieści się w niewielkim dwupiętrowym domu na rynku miasta. Z boku kamieniczki jest brama i schody prowadzące na piętra zamieszkane przez różnych lokatorów. Cały parter zajmuje dość duża salka operacyjna, gdzie pracuje większość urzędników. Poza tym jest tu jeszcze gabinet dyrektora i pokój, gdzie urzęduje księgowość. Oraz pomieszczenie bez okien, szumnie zwane skarbcem, gdyż stoją tu pod ścianą trzy duże kasy pancerne. Skarbiec dzielą od sali operacyjnej masywne dębowe drzwi obite stalową blachą oraz niemniej solidna krata zamykana na wielką kłódkę. Współdzielczy Bank Ludowy Włowiczu jest bardzo ważną placówką przede wszystkim dla rolników, mieszkańców powiatu. Tutaj otrzymują oni kredyty inwestycyjne. Tutaj też inkasują wszelkie należności za dostawy zboża i za kontraktację żywca. A wrzesień to dla rolników dobry miesiąc. Odstawia się zboże. Na stacji kolejowej w Łowiczu i w innych pobliskich miejscowościach tegoż powiatu kolejarze codziennie doczepiają do pociągów kilka lub nawet kilkanaście wagonów z trzodą, chlewną i bydłem. A potem hodowca zgłasza się z kwitem do banku, aby zainkasować należną mu gotówkę. Aby usprawnić załatwianie spraw klienteli bank rozpoczynał pracę o godzinie siódmej rano, a punktualnie o ósmej woźny otwierał z klucza frontowe wejście do banku. Kasy rozpoczynały wypłaty już pół godziny przedtem na chodniku zwykle stała spora grupka czekających na tę chwilę. Ale dzisiaj nie było nikogo. W taką pogodę nikt z samego rana nie kwapił się z wyprawą do banku. Kiedy brodacze znaleźli się przed jego drzwiami, woźny poinformował ich przez małe okienko. Bank jeszcze zamknięty. Otwieramy o ósmej. Za kwadrans. My do dyrektora drzewieckiego. Jesteśmy umówieni. Z Warszawy, z centrali rolno-spożywczej, to mówiąc, jeden z trójki pokazał przez szybkę legitymację w brązowej okładce. Gdyby przybysze podali jakiś błahy powód odwiedzin banku przed jego otwarciem, woźny na pewno by ich nie wpuścił. A przynajmniej poszedłby do dyrektora Stanisława Drzewieckiego z pytaniem o dyrektywy Ale nawet w Łowiczu, choć to tak blisko stolicy, działa magia słów my z Warszawy i do tego z centrali. Woźny nie wahając się więc ani chwili przekręcił klucz w zamku i trzech mężczyzn znalazło się wewnątrz w niewielkim przedpokoju, spełniającym rolę zarówno dyżurki, jak i szatni. Teraz wypadki potoczyły się błyskawicznie. Siedzący w dyżurce, wartownik właśnie przeglądał gazetę, którą kupił idąc do pracy. Nagle i on, i woźny zobaczyli w rękach interesantów wymierzone w siebie pistolety. Spokojnie. Nie ruszać się, bo strzelę. W głosie mówiącego wyczuwało się pewność, że bez namysłu spełni swoją groźbę. A tymczasem drugi z napastników zabrał wartownikowi karabin stojący koło krzesła, a trzeci umocował na zewnętrznej ścianie drzwi duży napis: Bank dziś otwarty od godziny dziewiątej. Przepraszamy. Klucz tkwił w drzwiach. Napastnicy nie mieli zatem żadnych trudności z ich zamknięciem. Od zewnątrz nic im na razie nie groziło. Trzymając pistolety w pogotowiu, polecili swoim dwóm więźniom, idziemy na salę, tylko bez głupstw. Woźnemu i wartownikowi nie pozostało nic innego, jak usłuchać tego rozkazu. Ukazanie się tej grupki na sali operacyjnej początkowo nie wzbudziło niczej jego zainteresowania. Urzędnicy siedzieli przy okienkach i przy biurkach, szykując się do codziennej bankowej młocki. Kasjer i dyrektor oraz jeden z urzędników znajdowali się właśnie w skarbcu. Stali przy otwartej kasie pancernej i wyjmowali z niej pieniądze do walizki, którą codziennym zwyczajem przenoszono potem do boksu kasiera. Jeden z napastników zatrzymał się przy wejściu, drugi szybko przeszedł, a właściwie przebiegł przez salę i stanął w drzwiach skarbca. Trzeci brodacz wybrał miejsce na środku sali. Podniósł pistolet i dwukrotnie strzelił w sufit. Wszyscy wstać. Ręce do góry zakomenderował. Wybuchła mała panika. Jedna z urzędniczek zaczęła krzyczeć. Napastnik skierował lufę swojej broni w jej kierunku. Cisza, bo strzelam powiedział dobitnie. Kobieta zamilkła. Tymczasem jeden z pracowników banku. Ten, który znajdował się obok boksu kasowego i do którego należało przyjmowanie i sprawdzanie czeków oraz innych poleceń wypłaty, nie stracił zimnej krwi. Nacisnął nogą znajdujący się pod biurkiem guzik alarmowy. Ale głos Syreny nie rozległ się. Również w niedalekiej komendzie milicji nie zapaliło się czerwone światło alarmu. Także zamki elektryczne, mające w tym momencie zablokować wszystkie wyjścia z budynku. Nie drognęły. W tej części miasta prąd elektryczny był wyłączony. Pracownicy banków wstawali ze swoich miejsc i podnosili ręce do góry. Ludzie w skarbcu zamarli z przerażenia, widząc naprzeciwko siebie lufę pistoletu. Wszyscy do pokoju dyrektora zakomenderował napastnik, znajdujący się na środku sali, prędko i bez żadnych figli. Wy też uzupełnił brodacz stojący na progu skarbca. Ruszać się. Pokój dyrektora drzewieckiego był obszerny. Prócz biurka znajdował się tu długi stół pokryty zielonym suknem i kilkanaście krzeseł. Tutaj odbywały się narady bankowe i tutaj też przyjmowano tych interesantów, którzy chcieli bez świadków rozmawiać z kierownictwem. Teraz w pomieszczeniu z dwoma oknami wychodzącymi na podwórze zrobiło się tłoczno. W progu stanął jeden z napastników. Wszyscy siadać, polecił, na krzesłach lub na podłodze. Ten rozkaz również wykonano bez sprzeciwu. Pozostali dwaj mężczyźni weszli do skarbca. Z leżącej na podłodze walizki wyrzucili paczki z banknotami po 20 i po pięćdziesiąt złotych oraz woreczki z bilonem. W zamian ładowali w nią najpierw znajdujące się na górnej półce kasy pancernej banknoty tysiąc złotowe, paczkowane po sto sztuk. Gdy już tych zabrakło, opróżnili kasę z pięćsetek i uzupełnili zawartość starej walizki setkami. Kiedy była pełna, jeden z bandytów zamknął ją i przewiązał paskiem wyjętym z kieszeni płaszcza. Cholera, jakie to ciężkie! syknął, próbując unieść łup. Dziwisz się, roześmiał się drugi z W tej walizeczce jest, tak na okolicząc ponad cztery miliony złotych. No to spływamy. Spokojnie. Idź najpierw do drzwi i zobacz, czy nikogo nie ma. Ja wezmę walizkę. Obaj wyszli ze skarbca. Jeden skierował się do drzwi, drugi wraz z łupem podszedł do napastnika pilnującego ludzi stłoczonych w pokoju dyrektora. No proszę, roześmiał się, jak sobie grzecznie siedzą. My już gotowi, dodał, zwracając się do kolegi. Droga wolna, meldował trzeci spod drzwi. Macie tu spokojnie siedzieć przez pół godziny. Jeżeli przez ten czas ktoś podniesie alarm, wrzucę przez okno granat, to mówiąc, podniósł do góry owalny czarny przedmiot, aby żaden z pracowników banku nie miał wątpliwości, co im grozi. Czy to był naprawdę granat? Nikt mu się dokładnie nie przyglądał. Drzwi gabinetu dyrektora zostały zamknięte na klucz. Ludzie znajdujący się wewnątrz usłyszeli szybkie kroki przez salę operacyjną, a następnie odgłos otwieranych i zamykanych drzwi od ulicy. Siedzący najbliżej okien zerwali się z podłogi i rzucili do krat, żeby podnieść alarm, ale natychmiast musieli wrócić na swoje miejsca. Na podwórzu, tuż przy jednym z okien, stał ten sam brodacz, który ich pilnował. Spokój, warknął. Co mówiłem? Sterroryzowani granatem odskoczyli od okna i przywarowali na podłodze. Upłynęło kilka minut, długich jak wieczność. Dyrektor Drzewiecki, który siedział przy biurku, zerknął w kierunku okna. Sylwetka napastnika zniknęła, więc delikatnie zdjął słuchawkę telefonu z widełek. Sygnału jednak nie było. Nie pomogło naciskanie widełek. Telefon milczał. Pewnie przecieli druty, szepnął jeden z młodszych pracowników banku, siedzący na podłodze obok biurka. Wyjrzę. Może już poszli? Chwilę obserwował podwórko, ale nikogo tam nie dostrzegł. Już tych drani nie ma, zauważył i otworzył okno. Wszyscy zerwali się ze swoich miejsc. Ktoś naiwny nacisnął klamkę drzwi. Naturalnie bez oczekiwanego skutku. Ktoś inny naparł na drzwi całym ciałem, aby utorować drogę do wolności. Ale masywne dębowe deski, obite na dodatek dźwiękoszczelną dermą, ani drgnęły. Nie poradzimy, zaopiniował kasjer. Trzeba przez okno wezwać pomocy. Mało było jednak nadziei na szybką odsiecz. Mieszkańcy lokali na wyższych piętrach opuścili dom udając się do pracy, do szkół lub po zakupy. Krzyki przez dłuższy czas nikogo nie zaalarmowały. Wreszcie na podwórze zajrzał jakiś klient banku, który przeczytawszy tabliczkę o późniejszym otwarciu kasy przechodził koło bramy, wiodącej na podwórko i posłyszał wołanie o pomoc. Co się tu dzieje? zapytał zdziwiony, widząc tyle twarzy w dwóch oknach. Napad na bank wyjaśnił dyrektor Drzewiecki. Jesteśmy zamknięci. Proszę natychmiast zawiadomić milicję. Napad zdziwił się rolnik. A gdzie napastnicy? Już uciekli. Zamknęli nas w jednym pokoju. Wezwijcie milicję. Jak najprędzej. Naprawdę, rolnik obawiał się, że ktoś z niego kpi. Panie Marchlewski! Kasjer znał tego interesanta. Niech pan biegnie po milicję. Każda chwila jest droga. Dopiero teraz Marchlewski zdecydował się usłuchać prośby. Tymczasem trzej napastnicy, po zamknięciu wszystkich urzędników w gabinecie Drzewieckiego, spokojnie opuścili bank wraz ze swoim cennym łupem. Starannie zamknęli za sobą drzwi wejściowe. Przeszli chodnikiem rynku kilka metrów i skręcili w podwórze starej kamieniczki. Tutaj jeden z brodaczy skutecznie przeszkodził przedwczesnemu jego zdaniem wszczęcił alarmu przez więźniów. Chwilę jeszcze stał przed oknem, czekając, aż jego towarzysze przejdą przez podwórko i z cenną walizką przedostaną się furtką w murze na boczną uliczkę, biegnącą od rynku. Tu kilka metrów za bramą stał jasny fiat. Walizkę wrzucono do bagażnika. Dwaj brodacze zajęli miejsca na tylnym siedzeniu, prawe przednie drzwi pozostawili otwarte. Potem do grupki dołączył pozostały bandyta i usiadł obok kierowcy. Samochód ruszył. Tak im popędziłem kota, że przynajmniej przez dziesięć minut żaden nosa za okno nie wystawi, roześmiał się. Kierowca nic nie odpowiedział. Chwilę kręcił po uliczkach łowicza, wreszcie skierował wóz najkrótszą drogą w stronę stacji kolejowe, w pewnym miejscu zatrzymał. Wysiadać. Polecił. Trzej mężczyźni posłusznie wysiedli i szybkim krokiem poszli na dworzec, gdzie zmieszali się z małym tłumkiem ludzi oczekujących na peronach. Jasny Fiat pojechał dalej, do przejazdu kolejowego. Przejazd był otwarty i wkrótce samochód nabrał prędkości. Jechał szosą warszawską w stronę stolicy. Zaalarmowana milicja przybyła w ciągu kilku minut, ale milicjanci nie mogli się dostać do wewnątrz. Trzeba było sprowadzić specjalistę, aby otworzył drzwi wejściowe, a później dobrał wytryk dla uwolnienia pracowników banku zamkniętych w pokoju od podwórza. Wreszcie bladzi i zemocjonowani urzędnicy mogli opuścić swoje więzienie. Akcją milicyjną kierował porucznik Mikołaj Stolarczyk, z Warszawy, z Komendy Wojewódzkiej Mo, przyjechała w niecałą godzinę później liczna ekipa dochodzeniowa z majorem Witoldem Potapowiczem na czele. Porucznik, orientując się, że Warszawa obejmie dochodzenie, nie przeprowadzał przesłuchań a jedynie starał się zabezpieczyć wszelkie ślady i ustalić stan faktyczny. Jeden z milicjantów zażądał drabiny i stojąc prawie na jej wierzchołku, wydłubał dwa pociski wystrzelone przez bandytę i tkwiące w suficie. Po przybyciu majora Potapowicza rozpoczęły się przesłuchiwania świadków, zaczęto od woźnego i wartownika. Później zaproszono na rozmowę dyrektora, kasiera i urzędnika, który był w skarbcu. Z kolei pozostali pracownicy banku opowiedzieli oficerowi milicji, w jaki sposób przebiegała akcja napadu i co charakterystycznego zauważyli. Ekipa daktyloskopowa zbierała odciski palców. Wezwani monterzy szybko znaleźli przyczynę niedziałania telefonów i brak prądu elektrycznego. Dochodzenie na miejscu w banku przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych. Na rynku przed Spółdzielczym Bankiem Ludowym stale gromadziły się tłumy gapiów. Wieść o zuchwałym napadzie rozeszła się w mgnieniu oka po całym mieście. Dwóch mundurowych milicjantów na próżno przepędzało ciekawskich. Jedni odchodzili, żeby zaraz wrócić, inni trzymali się trochę dalej budynku bankowego, ale także nie myśleli o opuszczeniu punktu obserwacyjnego. Wreszcie gdzieś po ósmej wieczorem drzwi wejściowe otworzyły się i pracownicy, bankowi grupkami opuszczali budynek, w którym przeżyli dziś takie emocje. W pomieszczeniach pozostali tylko milicjanci, dyrektor Drzewiecki oraz wartownik z nocnej zmiany. Może pan major zostawiłby na noc któregoś ze swoich ludzi, zaproponował dyrektor. Po co? Uśmiechnął się oficer milicji. Nie ma obawy. Drugi raz już nie przyjdą. Wiedzą, że nie macie, forsy. Czy jutro otwieramy? Co mieliśmy do zrobienia na miejscu, zostało zrobione, wyjaśnił major. Skończyliśmy naszą robotę w banku. A co do jego otwarcia, decydujcie sami, albo niech o tym postanowią władze zwierzchnie. Mnie się wydaje, że bank powinien być otwarty jak najszybciej. Naturalnie. Zgodził się porucznik Stolarczyk. Wasi klienci mają zbyt wiele roboty w polu, aby na próżno przyjeżdżać po swoje pieniądze. Porozumiem się z Warszawą, zadecydował Drzewiecki. Wychodzimy, postanowił major. Oficerowie milicji pożegnali się z dyrektorem i poszli do komendy powiatowej MO. Tutaj major Potapowicz Porucznik Stolarczyk i komendant powiatowy pułkownik Leśniewski odbyli pierwszą naradę. Oficerowie milicji nie mieli zbyt zadowolonych min. Wyniki pierwszego dochodzenia były więcej niż skąpe. Porucznik Stolarczyk zreferował swojemu szefowi przebieg napadu. Napastnicy doskonale orientowali się w rozkładzie budynku i w zwyczajach panujących w banku. Działali bezbłędnie. Cały napad trwał niewiele ponad dziesięć minut. Uciekli przez podwórze na boczną uliczkę, gdzie, jak zdołaliśmy ustalić, czekał na nich samochód, jasny fiat. Niestety, padał cały czas deszcz, przechodniów było mało, zresztą ani oni, ani mieszkańcy sąsiednich domów nie interesowali się wozem i jego kierowcą. Urządzenia alarmowe banku były w największym porządku. Nie działały dlatego, że bandyci wyłączyli elektryczność w tej dzielnicy łowicza. To samo dotyczy telefonów. Wykonali to fachowo. Jedna z ekspedientek sklepu spożywczego przypomina sobie, że widziała jakiegoś osobnika w ciemnym płaszczu i w czapce, jak manipulował przy transformatorze. Wtedy zgasło światło w pokoju na zapleczu sklepu. Czy rola tego woźnego, który otworzył drzwi bandytom? I strażnika pozwalającego się rozbroić nie budzą waszych podejrzeń, zapytał pułkownik. Ja bym ich obu na wszelki wypadek przymknął, stwierdził porucznik. Sądzę, że nie należy tego robić, zaoponował major Potapowicz. Dotychczasowy materiał dochodzenia nie daje najmniejszych podstaw do zatrzymania tych ludzi. Bandyci wykazali dużo sprytu, ponieważ liczyli się z faktem, że woźny nie zechce ich wpuścić. Ubezpieczyli się przed tą ewentualnością. Dyrektor Drzewiecki zeznał, są na to też inni świadkowie, że wczoraj telefonowano do niego z Warszawy, rzekomo z centrali rolno-spożywczej, zapowiadając na dzisiaj przyjazd trzech pracowników centrali. Gdyby więc nawet woźny nie od razu wpuścił przybyłych, a poszedł zapytać dyrektora, Drzewiecki na pewno poleciłby mu otworzyć drzwi. A wtedy sprawy potoczyłyby się takim samym biegiem. Strażnik dał się zaskoczyć, to fakt, ale sądzę, że każdy z nas na jego miejscu nie byłby bardziej ostrożny. Zresztą strażnik uzbrojony był w karabin, a ta długa broń jest całkowicie nieprzydatna do służby w zamkniętym pomieszczeniu. Nawet gdyby karabin nie stał oparty o krzesło, ale znajdował się w ręku właściciela, skutek byłby ten sam. Czy ja wiem? pułkownik zastanawiał się nad słowami Potapowicza. Nie twierdzę bezwzględnie, że woźny i strażnik nie mieli przedtem kontaktów z napastnikami, ale uważam to za mało prawdopodobne, bronił swojego stanowiska major. Jeżeli któryś z nich jest winnym, to na razie dałbym im spokój i nie zatrzymywałbym żadnego z nich. Lepiej poddać ich bacznej obserwacji. Może w ten sposób doprowadzą nas do głównych sprawców napadu? Bandyci musieli mieć wspólnika na terenie banku, upierał się porucznik. Skąd by tak dobrze znali rozkład pomieszczeń? Skąd by wiedzieli, że urzędnicy zaczynają pracę o siódmej rano, a kasy otwiera się godzinę później? Wreszcie klucz do furtki na podwórzu. Tamtędy napastnicy uciekli. Przecież furtka jest stale zamknięta. Major uśmiechnął się. Drogi kolego, powiedział, podejmuje się ten zamek otworzyć w ciągu dwóch minut przy pomocy zwykłego gwoździa odpowiednio zagiętego. A ludzi, którzy planują taką akcję, na pewno stać było na bardziej precyzyjny wytrych. Łatwo też poznać rozkład pomieszczeń bankowych. Wystarczyło złożyć w tym lokalu choć jedną wizytę, aby być doskonale zorientowanym. Przecież poza salą operacyjną i szatnią jest tam jeszcze tylko pięć innych pokoi. Zwyczaje panujące w banku nie są dla nikogo tajemnicą. Godziny otwarcia kas są podane na drzwiach wejściowych. A wiadomo, jeśli kasy otwiera się o ósmej, to pracownicy banku muszą przyjść przynajmniej pół godziny przedtem. Co zaś do pieniędzy? Trzeba je wyjąć ze skarbca i dostarczyć do okienek kasowych przed wejściem pierwszych klientów. Jestem przekonany, że bandyci przez pewien czas dokładnie obserwowali banki i zebrali wszelkie potrzebne im informacje, żeby je uzyskać, nie musieli szukać wspólnika wewnątrz, chociaż nie można wykluczyć, że go mają. A wyłączenie światła i telefonów upierał się porucznik Stolarczyk. Tak, przyznał Potapowicz. Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. Człowiek, który to zrobił, albo ma odpowiednie wykształcenie techniczne, albo wieloletnią praktykę. To zresztą, jak dotychczas, jedyna wskazówka dotycząca personaliów jednego z bandytów. Jeszcze jasny fiat, mruknął pułkownik. Na pewno skradziony, odparował major. A jeśli nie skradziony, to odnalezienie wozu i tak nie będzie łatwe. Identycznych jest w Polsce co najmniej kilka tysięcy. Pójdziemy tym śladem, ale wątpię w sukces. A daktyloskopia? Będziemy mieli wyniki w ciągu jutrzejszego dnia. Technicy zebrali dużo materiału i wzięli też odciski wszystkich pracowników banku. Ale świadkowie, którzy stali bliżej napastników, twierdzą, że nosili rękawiczki. Tak więc i tutaj. Powiedział major, nie należy liczyć na zbyt wiele. Co z rysopisami napastników, nadal dopytywał pułkownik. Opisano ich dość dokładnie: wszyscy noszą duży zarost i ciemne okulary. U jednego ten zarost jest rudawy, u dwóch pozostałych ciemny. Głowy mieli przykryte bądź czapką, bądź kapeluszem. Wzrost jednego powyżej średniego. Tak około 180 cm albo więcej. Dwa i inni. Wzrost średni. Tyle zdołaliśmy ustalić. Tyle co nic. Zarost to najlepszy sposób zamaskowania twarzy. Na pewno do tej pory po tych bakach i brodach nie pozostało ani śladu. A okulary wyrzucone. A zatem, podsumował szef komendy powiatowej EMO: Właściwie nie dysponujemy w tej chwili niczym konkretnym. Co mogłoby nam ułatwić wykrycie sprawców napadu? Niestety, nie mamy, potwierdził major. Komenda wojewódzka przejmie dochodzenie? Przypuszczam, że tak. Naturalnie, przy waszej czynnej pomocy. Oczywiście. Postaramy się przeprowadzić najszerszy wywiad miejscowy. Może znajdziemy jakiś ślad. Jestem jednak przekonany, że napastnicy są z Warszawy. Na razie bawimy się w zgadywankę, odpowiedział major. Ja najbardziej jednak liczę na to, że bandyci zrobią teraz jakiś błąd. Jak można teraz zrobić błąd? Zdziwił się porucznik. Przecież nie zostawili żadnych śladów. Bank nie zapisywał numerów banknotów. Tak, ale zrabowano przeszło cztery miliony złotych. Nie każdy potrafi spokojnie siedzieć w domu, pracować w fabryce albo w biurze z pensją dwóch lub trzech tysięcy złotych miesięcznie, mając w szafie walizkę z taką fortuną. Bandyci nie przemogą w sobie chęci wydawania zdobytych pieniędzy. I to jest nasza największa szansa. Rozdział drugi Tajemnica lasku bielańskiego Nazajutrz deszcz już nie padał, ale nadal było zimno i ciężkie ołowiane chmury wisiały tuż nad ziemią. Pogoda nie sprzyjała spacerom. A pomimo to, w lasku bielańskim ścieżką wzdłuż wysokiego brzegu Wisły przechadzał się jakiś mężczyzna. Najwidoczniej umówił się z kimś na spotkanie, bo często i nerwowo spoglądał na zegarek. Dochodziła czwarta po południu. Wreszcie od strony ulicy Dwightis ukazała się sylwetka drugiego człowieka. Szedł ostrożnie coraz to oglądając się na wszystkie strony, jak gdyby obawiał się, że jest śledzony. Podszedł do czekającego. Przywitali się. Czekam prawie pół godziny. Sam jesteś? Zdziwił się przybyły. Panowie hrabiowie nie grzeszą punktualnością. Byliśmy umówieni na wpół do czwartej. Zauważył pierwszy z mężczyzn. Spóźniłem się, ale musiałem się przesiadać z tramwaju do taksówki i później znowu do autobusu. Zdawało mi się, że ktoś lezie za mną. Wyższy z mężczyzn wzruszył ramionami. Strach cię obleciał. Kto by miał ciebie śledzić? Zwariowałeś. Być może myliłem się. Ale czy to dziwne, że po tym wszystkim mam trochę nerwy rozdygotane? Gdyby nas nakryli? Nie daj Boże nawet pomyśleć. Nie bój się, nie nakryją. Czytałeś dzisiejsze gazety? Pewnie, że czytałem, ale narobili krzyku. To nic, popiszą i przystaną. Jeden z dzienników podał. Że milicja jest na tropie zuchwałych bandytów, zacytował niższy. Nie bądź frajer. Zawsze tak piszą. Dla fasonu i żeby się mo przypodobać. Przecież nie mogą rąbać. Milicja nie znalazła żadnych śladów i nie wie, co dalej robić. No nie? Niby racja. Rozumiem, ale mimo to trochę się boję. Włos nam z głowy nie spadnie. Teraz tylko przywarować jakiś czas i cicho siedzieć, dopóki się nie uspokoi. Z za drzew wyszedł trzeci spacerowicz. Kazika jeszcze nie ma, zdziwił się, witając z kolegami. Myślałem, że tylko na mnie czekacie. Ty też punktualnie przyszedłeś, usłyszał w odpowiedzi wymówkę. Czekając tu na was można dostać lumbago. Stercze nad wodą przeszło pół godziny. To ci się, bratku, dobrze opłaci. Ostatni z przybyszów był w doskonałym humorze. Czytaliście chyba prasę? 4 miliony 173 tysiące złotych. Po milioniku dla każdego, na rączkę. Starczy na samochód, porządne mieszkanie i dobrą zabawę. Dziesięć minut strachu i spokój do końca życia. Trzeba przyznać, że Kazik wszystko zorganizował na medal. Ale co się z nim dzieje? Dlaczego go nie ma? Denerwował się ten najbardziej przestraszony. Pewnie pieniążki liczy i pakuje w paczki. Paczuszka dla każdego elegancko przewiązana sznureczkiem, a w środku tysiąc nalepek małe to poręczne a jakie miłe kochana paczuszka już widzę, jak ją targam do chałupy. Gdzieś daleko trzasnęła łamana gałązka. Jeden z mężczyzn podskoczył na ten odgłos. Pozostali, widząc przerażenie swojego towarzysza, aż się roześmieli. Ależ ty, Zygmunt, jesteś nerwowy. Co zrobić? Nie mogę się opanować. Całą noc nie spałem. A oto Kazik tak długo oczekiwany Kazik zbliżył się i przywitał sprzyjać umi. Co tam, chłopcy? Jak samopoczucie. Pięknie jesteście ogoleni i ostrzyżeni. Widzę, że śladu nie zostało z tych wąsików i bród. Cacy, cacy. To nie było za mądre. Zaoponował Zygmunt. Prasa pisała o trzech brodaczach, a teraz każdy z mojego otoczenia będzie się dziwił, że raptem chodzę bez wąsów i brody. Akurat na drugi dzień po napadzie. Może wydać się podejrzane. Kazik ręką machnął. Przecież, dlatego kazałem wam wziąć urlopy. Przedtem mieliście mniejsze zarosty. Nikt się nie zdziwi, jak wrócicie bez nich. Nikt nie zwróci uwagi, że zgoliliście brody. Zygmunt w ogóle robi w portki ze strachu, zaśmiał się jeden z czwórki. Nie ma powodu. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Wszystko zostało zapięte na ostatni guzik. Nie darmo myślałem nad tą akcją przeszło dwa lata. Przewidziałem wszelkie warianty sprawy. Wymierzyłem stoperem jak najdokładniej czas każdej czynności. Kiedy jechaliśmy wozem na dworzec kolejowy i potem wysiedliście, wiedziałem co do minuty, o jakiej porze dojdziecie do stacji i powrócicie do Warszawy. Zaplanowałem także, z jaką szybkością wracać do miasta, aby mnie jakiś przypadkowy patrol nie zatrzymał na drodze i nie zajrzał do bagażnika. A forsa? Na nią także przygotowałem schowek. Cała milicja, choćby stanęła na głowie, będzie szukała tej walizki do końca świata. Nawet diabeł nie znajdzie tych ciaćków. Tak je schowałem. A wiadomo Gdyby kogoś z nas podejrzewali o udział w robocie, jak długo nie dojdą do pieniędzy, włos nam z głowy nie spadnie. Ja tam sobie postanowiłem, wtrącił Tadeusz, że gdyby mnie przyskrzynili, będę wszystkiemu zaprzeczał. Bez dowodów winy jesteśmy całkowicie kryci. W razie wsypy, trzeba twardo się zapierać. Nie będzie żadnej wsypy. Nie myślcie o tym. Zygmunt niepotrzebnie się denerwuje. Forse mamy dobrze zabezpieczoną. Plan udał się Hasto 2. Najlepiej, uzupełnił Andrzej, prowadzić normalny tryb życia i jeżeli w naszej obecności ktoś zacznie mówić o napadzie, brać udział w tej rozmowie, wyrażając przekonanie, że w najbliższym czasie milicja znajdzie i przymknie całą szajkę. Diabła zjedzą, zanim nas znajdą, roześmiał się Kazik. Zygmunt może być spokojny. Nikt go nie śledzi. To tylko urojenia chorych nerwów. Trzeba się wziąć w garść, bo inaczej naprawdę można narobić głupstw. Spokój i tylko spokój. To samo i ja temu durniowi tłumaczę. Ja to rozumiem, ale nie mogę się opanować. Na dzisiejsze spotkanie jechał trawajem i taksówką, bo mu się przywidziało, że go śledzą. Ostrożność nigdy nie zawadzi, ale zbyt wielka także może wzbudzić podejrzenia. A ty, Tadek, w przeciwieństwie do Zygmunta, jesteś za bardzo pewny siebie. Co możesz mi zarzucić? Mówiłem, że każdy z was ma się pozbyć nie tylko brody i wąsów, ale również czapki i płaszcza. A ty w nich nadal paradujesz, jak gdyby nic. Ja swój zaraz wczoraj spaliłem, pochwalił się Zygmunt. Takich płaszczy i czapek jest w Warszawie najmarniej dziesięć tysięcy. Może nawet i dwadzieścia. Kazimierz nie był przekonany, ale twój ma plamę na rękawie. Jeżeli któryś z urzędników zauważył ten drobny szczegół, milicja już szuka takiego płaszcza. Wolałbym, żeby go nie znalazła na twoim karku. Ty idioto głupi. Oburzył się pozostały z uczestników rozmowy. Masz milion, a żal ci starego łacha za stówę? Nie żal, ale chłodno jest i zanosi się stale na deszcz. To w czym miałem przyjść, tłumaczył się Tadeusz. Innego nie mam. To sobie kup krótko uciął kazik, żebym cię więcej w tym nie oglądał. Dobrze, już dobrze, nie marudź. A ty, Andrzej, tak nie podskakuj. Za niski jesteś. Nie kłóćcie się, uspokajał Zygmunt. Przyniosłeś pieniądze? zapytał Tadeusz. W czym? roześmiał się Kazik. Miałem walizę do lasu taskać. Nie bójcie się. Każdy swoją dole dostanie, ale nie za prędko. Jak to? oburzył się Andrzej. Tak to. Już ja was dobrze znam. Dać wam dzisiaj po te pół miliona, za dwa dni już by was milicja kupiła. Zaraz by się zaczęło szastanie forsu. Knajpy, samochody, dziewczynki. Musicie nareszcie zrozumieć, że oni nie mają żadnych śladów, żadnego punktu zaczepienia. Jedynie wasze własne błędy mogą ich naprowadzić na trop. Teraz trzeba siedzieć cicho, jak mysz pod miotłą. Idę o zakład. Że wywiadowcy EMO zaczęli węszyć w każdej restauracji, kto i za jakie pieniądze się bawi. Będą też sprawdzali, kto w najbliższym czasie kupi auto lub mieszkanie. Pamiętacie napad na Narodowy Bank Polski w Wołowie? Tam zabrali 11 milionów złotych. A wpadli tylko dlatego, że nie umieli przywarować. Żonie jednego z nich zachciało się kupić dywan czy kilim. To ich zgubiło. Bo płaciła banknotami, których numery były wynotowane przez bank. I tak ją już w wołowie mieli na oku, że babka w ciągu tego dnia zrobiła różnych zakupów na kilkanaście tysięcy złotych, a to od razu rzuciło się w oczy. Nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych i od tego, czy potrafimy zachować spokój. Kazik ma rację, przytaknął Zygmunt. Trzeba siedzieć cicho. Wcale nie miałem zamiaru kupienia samochodu, bronił się Andrzej. Nie dalej, jak przed piętnastoma minutami mówiłeś, przypominał Zygmunt, że kupisz mieszkanie, samochód i dobrze się zabawisz. Ale nie mówiłem, że to zrobię natychmiast po dostaniu forsy do ręki. Sam rozumiem, że trzeba trochę poczekać. To kiedy nam dasz po tym milionie? Po milionie? zwariowałeś. A po ile ten okrzyk wyrwał się każdemu z pozostałej trójki. Zabraliśmy do walizki sam liczyłem uzupełnił Zygmunt grubo ponad cztery miliony. Zresztą dzisiejsze dzienniki podają, że cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych. Zgadza się spokojnie przytaknął Kazimierz. Więc na każdego z nas przypada po milionie i jeszcze po czterdzieści trzy 43250 złotych. Zygmunt szybko podzielił całą sumę na cztery. Tak mi się zdaje. To się wam tak zdawało i źle zdawało. Co ty opowiadasz? Zaperzył się Andrzej. Czy wymyślicie, że mnie wszystko z nieba spadło? Kazimierz usiłował zachować spokój. Sprawna organizacja całej akcji była rezultatem drobiazgowych przygotowań. A spluwy, które wam dałem, nie kosztowały? A to, że tak łatwo weszliście do banku i wiedzieliście co gdzie się znajduje, to Święty Mikołaj mi objawił? Skąd wziąłem klucz do transformatora? Kto mnie nauczył, jak się wyłącza prąd w budynku bankowym? Kto mnie w ogóle nauczył Jakie tam są systemy alarmowe i że przerwanie dopływu prądu wyłącza ten cały system? A telefony? Skrzynki rozdzielczej także nie otworzyłem palcem. Płaszcz mundurowy, czapkę i torbę z narzędziami znalazłem pod płotem albo dobry wujaszek pożyczył mi ten ekwipunek? Przygotowania kosztowały, każdemu z pomocników obiecałem jego dole. Sam powiedz, Andrzej, czyj był pomysł? kto wszystko zorganizował od początku do końca. Nawet bilety kolejowe z Warszawy do Łowicza i z powrotem dostaliście do rączki. Wyście pracowali tylko piętnaście minut. Ja te akcje przygotowywałem przez przeszło pół roku. A teraz przychodzicie i wołacie dawaj milion. Ucho od śledzia. Zawsze mówiliśmy, przypomniał Tadeusz, za całą dolę dzielimy porówni. Nieprawda. Sam tak mówiłeś. Zygmunt poparł Tadeusza. Nigdy tego nie powiedziałem. Mówiłem, że każdy dostanie tyle pieniędzy, ile mu się będzie należało. Nie kręć. Wargnął Andrzej. Nic nie kręcę. Ja zorganizowałem tę akcję i ją najwięcej ryzykowałem. Nic nie ryzykowałeś. Zaledwie przekręciłeś jeden włącznik elektryczny i wyjąłeś jedną wtyczkę telefoniczną. My z bronią w ręku nadstawialiśmy karku. Przygotowałem całą akcję tak, aby nie było żadnego ryzyka. Dla Ciebie, bo siedziałeś w samochodzie z włączonym silnikiem. W razie czego nacisnąłbyś pedał i goń wiatr w polu. Skończcie to głupie gadanie. Każdy z Was dostanie ode mnie po pół miliona złotych. Od dziś za trzy miesiące ani dnia wcześniej ani grosza więcej. To jest świństwo, oburzył się Zygmunt. Dasz równo po milionie, rzucił Andrzej. Te cereszta aż nadto pokryje te twoje wyimaginowane koszty. To ja kłamie, rzucił się Kazimierz. Pewnie, że kłamiesz. Nie tylko kłamiesz, ale jeszcze chcesz nas okraść. Panowie, spokój. Tadeusz usiłował interweniować. Powiedz, Kazik, jakie miałeś wydatki i ile komu się należy. Mnie się zdaje, że coś za wysoko oceniasz tych swoich pomocników. Jeżeli każdy z nich dostanie po kilkadziesiąt tysięcy, to aż nadto. Nie będę się wam tłumaczył. Kazimierz znowu się postawił wspólnikom. Chcecie po pół miliona, to dobrze, a nie, to nie. Dasz równo po milionie, Andrzej tracił panowanie nad sobą, bo cię. Nie bądź taki groźny, mnie nie przestraszysz. Dasz milion, Andrzej gwałtownie podskoczył do kazika. Podniósł rękę do uderzenia. Napadnięty odparował ten atak i cofnął się krok do tyłu. Stanął na samym brzegu urwiska opadającego stromo do Wisły. Deszcze padały przedtem przez trzy dni bez przerwy. Teraz więc cały kawał podmokłej ziemi obsunął się wraz ze stojącym na niej człowiekiem. Kazimierz usiłował w ostatniej chwili odskoczyć, zamachał rękoma i z okrzykiem przerażenia runął w dół. Ciało zrobiło w powietrzu pół obrotu i ciężko legło na kamienistym brzegu rzeki. O Jezu! Jęknął Zygmunt. Leżący w dole człowiek nie ruszał się. Nie żyje. Przestraszył się Tadeusz. Nic mu nie jest. Pajacuje, jak zwykle, uspokajał towarzyszy Andrzej. Przecież go nie dotknąłem. Ale leżący na brzegu rzeki człowiek ani drgnął. Trzeba go ratować. denerwował się Zygmunt. Zostańcie tutaj. Zadecydował Tadeusz Ja zejdę niżej Szybko pobiegł ścieżką w kierunku północnym Tam, kilkanaście metrów dalej Urwisko przechodziło w łagodnie spadającą do rzeki skarpę Po której można było zejść na brzeg bez trudności Podbiegł do leżącego i pochylił się nad nim Usiłował go doprowadzić do przytomności Bezskutecznie Chyba jednak nie żyje Powiedział, prostując się. Uderzył tyłem głowy o kamień. Po tych słowach, stojący na skarpie mężczyźni natychmiast zeszli na dół. Niestety, i ich usiłowania odsucenia i kolegi także nie odniosły skutku. Nie żyje, stwierdził Zygmunt. Co robić? Przede wszystkim wiać, bo jak nas tu ktoś nakryje, wtedy leżymy jak neptki. Zygmunt nerwowo rozejrzał się naokoło, ale nikogo nie zobaczył. Uciekajmy, Tadeusz był nie mniej przerażony od Zygmunta. Chwileczkę, zatrzymał ich Andrzej. Przykląkł przy trupie i szybko wyjmował z kieszeni zabitego całą ich zawartość: portfel, dokumenty, portmonetkę, pęk kluczy na metalowym kółku, papierosy, zapałki, chustkę do nosa. Potem przedmioty te schował do kieszeni swojego jasnego płaszcza. Kiedy skończył, zakomenderował: Teraz wydwaj przez las do tramwaju. Ja pójdę do ulicy Dewajtis. Spotkajmy się za godzinę u mnie w mieszkaniu. Żaden nie zaprotestował. Na brzegu Wisły zostało jedynie ciało człowieka, które kilka minut przedtem był posiadaczem czterech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy złotych. Umierając, ten człowiek zabrał do grobu tajemnicę. Chwalił się niedawno, że cenny skarb został tak ukryty, iż nawet diabeł go nie znajdzie. Czy były to przechwałki zuchwałego szefa bandy, czy też prawda? Rankiem następnego dnia dwaj wędkarze spostrzegli mężczyznę leżącego nad brzegiem rzeki. Gdy podeszli bliżej, z przerażeniem stwierdzili, że mają przed sobą nieboszczyka. Pobiegli do pobliskiego klasztoru. Skąd zaalarmowano milicję? Wkrótce zjawił się radiowóz. Po nim przyjechała ekipa dochodzeniowa, lekarz i karetka pogotowia. Wezwano także prokuratora. Zaczęły się normalne czynności śledcze: fotografowanie zwłok, rewizja ubrania zmarłego, przesłuchanie tych, którzy pierwsi zauważyli wypadek. Nikt bowiem nie wątpił, że to był nieszczęśliwy wypadek. Świadczyło o tym najlepiej wielkie osuwisko ziemi oderwanej z wysokiego brzegu wiślanej skarpy. Lekarz na miejscu przeprowadził pierwsze badanie. Sprawa prosta, oświadczył. Facet stał nad samym brzegiem. W pewnej chwili ziemia się osunęła i on runął wraz z nią. Osuwająca się ziemia unieruchomiła mu nogi, wskutek czego ciało wykonało łuk. Uderzył plecami o ten półokrągły duży kamień. Nastąpiło złamanie kręgosłupa i prawdopodobnie zerwanie rdzenia pacierzowego. Przypuszczam, że na wysokości kręgów szyi. Momentalna śmierć. Przyczynę zgonu ustali się ściśle dopiero po sekcji, ale nie przypuszczam, abym się mylił. Kiedy nastąpił zgon, zapytał prokurator. Co najmniej przed dwunastoma godzinami, a może nawet nieco wcześniej. Dziwne. Że dopiero teraz go odnaleziono. Wczoraj było chłodno. Przed wieczorem znowu zaczął padać deszcz. Pogoda nie zachęcała do spacerów. Zresztą, jeżeli ktoś szedł górą, to mógł nie dostrzec ciała leżącego pod stromym urwiskiem. Na górze wyraźnie widać, że ziemia się osuwa, nikt więc nie ryzykował podchodzenia na sam skraj skarpy tłumaczył jeden z wędkarzy. Co innego, my szliśmy samym brzegiem Wisły i musieliśmy się natknąć na zwłoki. A jednak, panie prokuratorze, ktoś już przedtem znalazł tego człowieka, zauważył jeden z członków ekipy dochodzeniowej EMO. Jestem tego całkowicie pewien. Skąd ta pewność? Przy tym nieszczęśniku nie znalazłem niczego, ani chusteczki do nosa, ani choćby zużytego biletu tramwajowego. Może mieszkał w pobliżu lasku bielańskiego, a wybierając się na spacer specjalnie opróżni kieszenie? To nieprawdopodobne zgodził się prokurator. Dlatego właśnie twierdzę, że ktoś już przed nami znalazł ciało i okradył zmarłego. Może to samobójstwo, zauważył wędkarz Czytałem, że samobójcy nieraz tak postępują, aby utrudnić ich identyfikację. Zdarza się, przyznał porucznik Emo, który kierował ekipą dochodzeniową, ale w tym przypadku samobójstwo jest wykluczone. Naturalnie, zgodził się prokurator. A zatem trzeba przypuszczać, jak to zauważy słusznie już juźwiak, że tego faceta okradziono, już po śmierci. Co za ohyda, wzdrygnął się jeden z wędkarzy. Dziwny to złodziej który tak dokładnie wypatroszył kieszenie nieboszczyka, prokurator zastanowił się: Widzę, zauważył w końcu, że sprawa się komplikuje. Początkowo sądziłem, że to zwykły nieszczęśliwy wypadek, ale teraz już nie jestem o tym przekonany. Obawiam się, wtrącił wywiadowca już że z tym gościem będziemy mieli jeszcze sporo kłopotów. Przede wszystkim trzeba ustalić jego tożsamość. A także odszukać tego czy tych, którzy okradli trupa, postanowił prokurator. To drugie nie będzie takie proste. Mało to się włóczy po lasku Bielańskim najrozmaitszej huliganerii. Porucznik dobrze znał tej dzielnicę, teren swojej pracy. To co, panie prokuratorze? zapytał lekarz. Można go zabierać? Oczywiście. Tu nie mamy już nic do roboty. Niedługo potem karetka ruszyła, zabierając zwłoki człowieka, który jeszcze poprzedniego dnia sądził, że dopiął celu i że w dalszym długim życiu, a w to nie wątpił. Czekają go tylko same przyjemne zdarzenia. Ekipa dochodzeniowa ładowała się do swojego radiowozu. Prokurator odjechał służbową Warszawą. Na brzegu rzeki pozostał jedynie mały kopczyk żółto-brązowego piasku, część oberwanego stromego urwiska skarpy. Rozdział trzeci Gdzie jest ta walizka? Punktualnie w godzinę po tragicznym wypadku w lasku bielańskim dwaj mężczyźni zadzwonili do drzwi pewnego małego mieszkania przy jednej z ulic Mokotowa. Otworzył natychmiast gospodarz Andrzej Doberski. Zaprosił gości do środka. Rozgośćcie się, powiedział wskazując stół na środku pokoju. Żonę z dziećmi wysłałem do teściowej. Jesteśmy sami. Możemy mówić bez skrępowania. Na stole stała butelka wódki i zakąski. Gospodarz nalał do trzech kieliszków. Dobrze nam zrobi po tym wszystkim, powiedział, podnosząc szkło w górę. Nie potrzebował nikogo namawiać. Kiedy butelka pokazała dno, Andrzej Doberski zaczął. Co się stało? Nie odstanie i nie ma co wałkować tej sprawy. Kazik okazał się skończonym łobuzem. Słusznie też opatrzność go ukarała. Próbował szukać przyjaciół. Do tej pory krew mi nie zalewa. Powtarzam, ja go palcem nie tknąłem. Ale co dalej? Płaczliwie zapytał Zygmunt Lipień. Właśnie po to się zebraliśmy. Trzeba znaleźć walizka z pieniędzmi. On powiedział, że nawet diabeł jej nie znajdzie. Ot, tak klepał jęzorem, żeby nas postraszyć i zmiękczyć. Żebyśmy się zgodzili na jego warunki. Na pewno pieniądze są w jego mieszkaniu albo w piwnicy. Nawet nie wiem, gdzie on mieszka. Zawsze dzwoniłem do niego do warsztatu. Ale ja wiem, bo znalazłem adres w jego dowodzie osobistym. Z triumfem wyjaśnił Andrzej. Miałem nosa, że opróżniłem mu kieszenie. Ma kawalerkę na Solca, w tych blokach przy moście Poniatowskiego. To co z tego? Zygmunt był pesymistą. Przecież nie pójdziemy tam, żeby się nadziać na milicję, która nas wybierze jak raki z sieci. A właśnie, że pójdziemy, oświadczył Andrzej. Dziękuję, beze mnie. To znaczy, że rezygnujesz ze swojej doli? Ja mam zrezygnować? W walizce jest cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy. Teraz na każdego z nas przypada nie milion, ale prawie czterysta tysięcy więcej, bo jeden wysiadł z gry. Zostaliśmy jego spadkobiercami. A tamci jego wspólnicy, którzy udzielili mu pomocy i w banku? Nie ma obawy roześmiał się Andrzej. Nie? Zgłoszą się do nas ani nie podadzą nas do sądu. Będą się dzielić cicho. Zresztą nic o nas nie wiedzą. Najwyżej znali kazika, ale i w to wątpię. Był z niego kawał drania, ale trzeba mu przyznać, że łeb miał. Na pewno tak się urządził, że nie znają ani jego nazwiska, ani adresu. Zaostrożny był. Ale najpierw trzeba znaleźć walizkę, martwił się Tadeusz. Moja w tym głowa, Andrzej, nie tracił pewności siebie. Widzę, że będę musiał objąć dowództwo naszej małej grupki. Znacie mnie, jestem człowiekiem uczciwym, więc żadnego kantu nikomu nie wytnę. Szukamy pieniędzy razem lub osobno. Bez względu na to, który z nas i w jakich okolicznościach znajdzie walizkę, pieniądze podzielimy pomiędzy siebie porówno. Gdyby były naprawdę jakieś koszty, to najpierw uzgadniamy. Zgoda? Zgoda przytaknęli Zygmunt i Tadeusz. Naturalnie, ciągnął Andrzej Doberski, jesteśmy zobowiązani do wzajemnego pomagania sobie i do działania z wolą i wiedzą naszej trójki. To zupełnie zrozumiałe, zgodził się Lipień. Jestem przekonany, że pieniądze znajdziemy, może jeszcze dzisiaj. Naprawdę chcesz iść do niego, do domu? To cholerne ryzyko. Tam już milicja może czekać na nas. Nie czeka, nie czeka. Przestań wreszcie być takim obrzydliwym tchórzem. Od wypadku minęły zaledwie dwie godziny. Deszcz znowu pada, jest ciemno. Kto o takiej porze włóczy się po lasku bielańskim lub nad brzegiem Wisły? W najlepszym razie znajdą ciało jutro rano. Zanim przyjedzie milicja, prokurator, zanim rozpoczną dochodzenie. Upłynie sporo czasu, a dochodzenie utknie na samym wstępie, ponieważ przy zabitym niczego nie znajdą. Zrewidowałem go dokładnie i zabrałem wszystko, co miał w kieszeniach. Nie zostawiłem najmniejszego drobiazgu. W takiej sytuacji niełatwo będzie zidentyfikować zmarłego. Na pewno go rozpoznają. Ja w to nie wątpię, ale to musi potrwać. A przecież warunkiem naszego powodzenia jest wygranie wyścigu z czasem. Dopóki milicja nie ustali danych personalnych ofiary wypadku, mamy swobodę działania. Ale potem mogą się nam dobrać do skóry. Na Zegmuncie ta skóra ciągle cierpła. Nie kracz. Kiedy już zidentyfikują naszego przyjaciela, i tak go nikt nie posądzi o udział w napadzie. Z oględzin miejsca śmierci i z sekcji zwłok wynika, zresztą zgodnie z prawdą, że to był nieszczęśliwy wypadek, a takich zdarza się w Warszawie sporo każdego miesiąca. Tym torem pójdzie śledztwo. Jeżeli zrobią rewizję w domu Strzelczyka, mogą znaleźć jakieś dowody jego udziału w napadzie. Nie znajdą, bo my będziemy pierwsi. Naprawdę chcesz tam iść? To jest konieczne, zarówno dla naszego bezpieczeństwa, jak i dla znalezienia pieniędzy. Pójdziemy wszyscy. Tadek i ja wejdziemy do mieszkania. Zygmunt zostanie na świecy. Zgadzam się, potwierdził Tadeusz Majewski. To straszne niebezpieczeństwo, Zygmunt starał się powstrzymać kolegów. Dla Ciebie najmniejsze. Będziesz spokojnie spacerował po ulicy i rozglądał się. Gdyby przyjechała Alicja, dasz nam znać. W jaki sposób? To ustalimy na miejscu, na solcu. Przecież nawet nie wiem, jak ten dom wygląda, na jakim piętrze jest kawalerka, kazika i na którą stronę wychodzą okna tego mieszkania. Ale wymyślimy jakiś sposób komunikowania się, aby M. o nas nie zaskoczyła, chociaż wątpię. Żeby doszło do takiej ewentualności. Na pewno nie dojdzie, tadek podzielał przekonanie dowódcy. Boję się. Wolna droga, rozzłościł się doberski. Mam już dosyć słuchania tego twojego, boję się. Nikt ci nie broni wycofać się z interesu. Wystarczy, że wyjdziesz z mojego mieszkania i zamkniesz za sobą drzwi. Nie będę cię gonił. A żaden z nas nie będzie miał do ciebie najmniejszej pretensji. Na twojej rezygnacji zarobimy po siedemset tysięcy. Wybieraj, wóz albo przewóz. Idziesz z nami? Na twarzy Zygmunta Lipienia odbił się wyraz rozpaczliwej walki, jaka toczyła się w nim między strachem a chciwością. Aż spotniał. Idę, zadecydował. Myślałem, roześmiał się Doberski. Że jako dobry kolega zrobisz nam piękny prezent z siedmiuset nalepek. No, ale komu w drogę, temu czas. Dom na solcu okazał się dużą, ośmiopiętrową kamienicą. Jeden rzut oka na tablicę z nazwiskami lokatorów przekonał trzech poszukiwaczy skarbów, że mieszkania Kazimierza Strzelczyka znajduje się na szóstym piętrze. Na jaką stronę wychodziły okna tego mieszkania, trudno było zgadnąć. Natomiast klatka schodowa miała wielką szklaną ścianę. Można więc było obserwować ze schodów zarówno wejście do budynku, jak też i spory kawał ulicy. Idealne miejsce obserwacyjne. Ty Zygmunt rozkazał Doberski Staniesz przy oknie i dajesz baczenie na ulicę Jeżeli zobaczysz radiowóz, po prostu trzy razy zadzwonisz do drzwi mieszkał na Kazika, sam możesz spływać. To przecież nadzieje się na milicjantów. Zygmunt nie grzeszył odwagą. Nie nadziejesz się, bo nie będą się drapali na szóste piętro, lecz pojadą windą, a ty zejdziesz spokojnie po schodach. O nas się nie martw. A my co zrobimy? Zaniepokoił się Tadeusz. Przede wszystkim spróbujemy sprawdzić, czy nie jest to fałszywy alarm. Jak znam Zygmunta? To narobi hałasu na widok pojedynczego milicjanta idącego z dziewczyną pod rękę. A jeżeli alarm będzie prawdziwy, zawsze zdążymy wyjść z mieszkania, zamknąć je albo zejść na dół, albo wejść dwa piętra wyżej, tam ściągnąć windę i zjechać nią na dół. Przecież oni nie zrobią blokady domu. Jeżeli w końcu zidentyfikują zwłoki, to znajdą i adres. Zapewne zechcą dostać się do kawalerki Kazika. Będą tym tak zaabsorbowani i tyle im to zabierze czasu, że zdążymy się wycofać. Jasne. Jasne. Zgodzili się dwaj wspólnicy. No to jedziemy. Andrzej włożył klucz i otworzył windę. Pojechali na szóste piętro. Kawalerka strzelczyka znajdowała się na wprost klatki schodowej. W dwie strony biegł długi korytarz. Z niego wiele drzwi prowadziło do sąsiednich mieszkań. Andrzej wydobył z kieszeni pęk kluczy. Obejrzał zamki w drzwiach kawalerki i przypatrując się kluczom, starał się ustalić, które z nich pasują do zamka jale oraz do zasuwy na dole drzwi. Najłatwiej odgadł klucz do zamka pod klamką. Był okrągły, zakończony gwiazdką. Takie urządzenie zakłada się do zwykłych cuchautów, żeby utrudnić złodziejowi włamanie się do środka. To będzie ten i ten długi, powiedział Doberski. Pilnuj, Zygmunt, a my wchodzimy. Zasuwa dała się od razu otworzyć, ale drugi klucz, właśnie do jale, nie pasował. Zamek ustąpił dopiero wtedy, kiedy Andrzej wsunął weninny płaski klucz. Znajdujący się również na kółku wyjętym z kieszeni zmarłego. Kawalerka Kazimierza Strzelczyka składała się z jednego dość dużego pokoju, malutkiej kuchenki bez okna i równie niewielkiej łazienki. W przedpokoju znajdowała się szafa w ścianie. W pokoju stało biurko, tapczan, dwa fotele, niski stolik i telewizor na wysokich nóżkach. Na ścianie wisiały dwie półki na książki. W mieszkaniu panował pedantyczny porządek. W kuchni stał mały stół, jedno krzesło i szafka, na której umieszczono niewielką lodówkę. Pod zlewozmywakiem urządzono pomieszczenie na sprzęt kuchenny. W łazience nie było żadnego mebla poza normalnym wyposażeniem tego pomieszczenia. Od czego zaczynamy? Zapytał Tadeusz. Od kuchni zadecydował Andrzej. To nam zajmie parę minut. W kuchni niczego nie znaleziono, pomimo że Doberski nie tylko odsunął szafkę od ściany, ale nawet zajrzał do mechanizmu lodówki, nie mówiąc już o jej wnętrzu i sprawdzeniu, czy garnki stojące na półce pod zlewozmywakiem są naprawdę puste. Tu nic nie ma stwierdził Tadeusz. W łaziency także odpowiedział Andrzej, który i tam zaglądał. Chodźmy do jego pokoju. Ale w pokoju nie znaleziono nie tylko walizki z ogromną sumą pieniędzy, lecz nawet żadnej małej kwoty. Przejrzeli dokładnie biurko. Tam poza różnymi papierami, listami, kwitami i innymi dokumentami, na których, czytanie rewidujący, nie tracili czasu, w szufladach leżała bielizna zmarłego, a w tej najszerszej, na środku biurka, kilka dojrzewających pomidorów. Tapczan wypełniały pościel i walizka ale nie ta poszukiwana także jej zawartość była zupełnie inna zamiast milionów złotych jakieś łachy już nie do noszenia ale jeszcze je żal wyrzucić w szafie w przedpokoju wisiały ubrania i zimowy płaszcz zmarłego na małej antresoli worek turystyczny w nim sportowe buty pionierki i spodnie pumpy jakie nosi się najczęściej w górach poza tym stało pudło na brudną bieliznę Zresztą prawie puste. Doberski zajrzał do środka telewizora i zbadał stojące na półkach książki. Tam też niczego nie znaleziono. Nie ma nic, stwierdził Tadeusz. Cholera. Gdzie on mógł to schować? Przecież w mieszkaniu nie ma żadnej skrytki. Nawet wannę ostukałem. Może w piwnicy? Chodźmy na dół do piwnicy. Czy to nieryzykowne teraz Tadeusz naśladował zegmunta Jakie tam ryzyko? bagatelizował Doberski. Nie większe niż tutaj. Zawsze ktoś się może napatoczyć i zobaczyć, że się dobieramy do cudzych drzwi. Nie zapominaj, że piwnice mają zazwyczaj nieszczelne drzwi, a jedynie kratę oddzielającą ją od korytarza. I ktokolwiek znajduje się w suterenie, widzi, co sąsiad robi w swoim boksie. Kazik na pewno nie postawił walizy w piwnicy, lecz tam ją dobrze schował. Wykopał dół albo nawet zamurował. Sam sobie przeczysz, gdyby kopał dół czy coś murował, to właśnie sąsiedzi by go widzieli i zainteresowali się taką robotą. On był właścicielem mieszkania. Miał klucze do sutereny. Równie dobrze mógł tam zejść w nocy. Wtedy ryzyko spotkania sąsiadów jest minimalne. To i my przyjdziemy w nocy, a tymczasem rzucimy okiem, jak się sytuacja przedstawia na dole. Wyszli z mieszkania. Doberski starannie zamknął drzwi na klucze. Zygmunt nie pytał o rezultat poszukiwań. Widok przyjaciół wychodzących z kawalerki z pustymi rękoma wystarczał mu za informację, kiedy Doberski zamykał kawalerkę. Na szóstym piętrze zatrzymała się winda. Wyszła z niej jakaś kobieta w towarzystwie dwóch małych chłopców, najprawdopodobniej bliźniaków. Wskazywały na to jednakowy wzrost i jednakowe ubranie, już nie mówiąc o podobieństwie rysów twarzy. Kobieta nie zwróciła uwagi na trzech mężczyzn znajdujących się na klatce schodowej. Kiedy chciała zamknąć drzwi windy, Andrzej powiedział: Proszę nie zamykać. Zjeżdżamy na dół. Niedobrze, Zygmunt znowu był przerażony, że spotkaliśmy ty, babę. Widziała, jak zamykaliście mieszkanie strzelczyka. Głupstwo! zbagatelizował doberski. Zresztą nie widziała tego momentu, a jedynie mogła zauważyć nas stojących przed tymi drzwiami. Pebe prostu koledzy przyszli w odwiedziny i, nie zastawszy gospodarza w domu, pojechali na dół. Winda zatrzymała się na parterze, ale klatka schodowa nie kończyła się tutaj. Schody prowadziły niżej, do sutereny. W małym parterowym holu akurat nie było nikogo, więc Doberski polecił. Czekaj tu, Zygmunt, a w razie czego szukaj nas na dole. My idziemy zbadać piwnice. Zanim Lipień zdążył odpowiedzieć, Andrzej z Tadeuszem zeszli schodami. Drzwi do pomieszczeń znajdujących się w podziemiu były otwarte. Kontakt elektryczny znajdował się tuż obok. Kiedy Doberski zapalił światło, poszukiwacze skarbu ujrzeli dość długi korytarz. Pierwsze drzwi z korytarza prowadziły do jakichś urządzeń elektrycznych. Wskazywała na to tabliczka ze znakiem błyskawicy i ostrzeżeniem o niebezpieczeństwie grożącym przy otwieraniu tego pomieszczenia. Następne drzwi to z jednej strony baterie wymienników ciepła, z drugiej hydrofornia, jak informowały napisy. Dalej, pralnia. Z kolei korytarz podzielony był na niewielkie boksy, piwnice ze ściankami zbitymi z desek tak, że tworzyły kratownice. Na każdym boksie był wymalowany numer mieszkania. Te numery nie biegły jednak kolejno, ale najwidoczniej według czasu wprowadzania się lokatorów do niedawno zbudowanego domu. Kto się wprowadzał, zajmował następną, najbliższą od wejścia piwnicę i malował swój numer na jej drzwiach. Majewski i Doberski przeszli korytarze aż do końca, ale na próżno szukali drzwi oznaczonych numeracją odpowiadającą mieszkaniu Kazimierza Strzelczyka. Sprawdzili ponownie. Bez skutku. Czyżby nie miał piwnicy? To możliwe, wyjaśnił Majewski. W domu w którym mieszkam, kawalerki nie mają piwnic. W tych wysokich budynkach jest zwykle więcej lokali, niż można zbudować piwnic w podziemiu. U nas stale są oto awantury. Spływamy, postanowił Andrzej. Wyszli z sutereny i we trójkę opuścili kamienicę przy solcu. Nikt nic nie mówił. Ale Majewski i Lipień pomyśleli. Że lepiej było wziąć po pół miliona od żywego Kazimierza strzelczyka, niż szukać skarbu zmarłego, choćby znalezienie tej walizki miało przynieść każdemu trzy razy więcej. Doszli do tamki i automatycznie skierowali się w stronę widniejącego na brzegu wisły pomnika Syreny Warszawskiej. Skręcili na wybrzeże Kościuszkowskie i usiedli na jednej z ławek. Wszystko przepadło. Zygmunt I przełamał milczenie. Nigdy nie znajdziemy tych pieniędzy, natomiast milicja nas znajdzie i zaprosi nam okotów. Co najmniej na dziesięć lat. To przez ciebie, Andrzej, dorzucił Majewski. Żebyś wtedy nie wywołał awantury, nie doszłoby do wypadku z kazikiem. A wy jak barany chcieliście się dać oszukać temu draniowi, Doberski znowu był bliski wybuchu. Nie doczekanie jego. Wcale nie żałuję tego, co się stało. Ale my żałujemy pieniędzy. Pieniądze się znajdą. Ale gdzie i kiedy? Gdzie ten skubaniec mógł je schować? Może w warsztacie, podrzucił Zygmunt. W warsztacie chyba nie, przecież inni pracownicy mogliby zauważyć, oponował Tadeusz. Już prędzej u jakichś krewnych albo u swojej babki. Kazik żadnej babce czy jakiemuś pociotkowi nie zawierzyłby czterech milionów złotych. I to pochodzących z takiej roboty, Zygmunt bronił swojej koncepcji. Zygmunt ma chyba rację, zabrał głos Doberski. Na parę dni przed akcją Kazik wspominał, że właściciel warsztatu wyjechał na urlop do Bułgarii i on go zastępuje. Zresztą Kazik zawsze miał klucze do tego warsztatu mógł przyjść wcześniej przed innymi i upchnąć walizę w jakimś kącie, albo nawet schować ją w mieszkaniu właściciela. Przecież ten Jankowski mieszka w domku wybudowanym koło warsztatu samochodowego. Kto wie, czy wyjeżdżając za granicę, nie zostawił swojemu zaufanemu pracownikowi także i kluczy do mieszkania. Byłem tam kiedyś i pamiętam, że kantorek warsztatu mieści się właśnie w tym obok stojącym domku. Z kantorku drzwi prowadziły do dalszych pomieszczeń. Andrzej wyjął z kieszeni pęk kluczy odebranych zmarłemu i uważnie je przeglądał. Te trzy klucze to do kawalerki, objaśniał, ale tutaj mamy jeszcze jeden podobny, płaski, do jale. Te dwa to najprawdopodobniej do kłódek, a te trzy długie to także do jakichś zasów. Ale gdzie się te zasówy znajdują? A ten pękaty. To do kłódki, ale bardzo dużej. Takiej, na jakie zamyka się sklepowe żaluzje. Te trzymałe kluczyki zapewne do jakichś szaf. Kiedy pewnego razu wstąpiłem do kazika, do warsztatu, widziałem, jak. Otwierał żelazną szafkę. Szatnie. Miał tam w niej swoje ciuchy robocze. Właśnie jednym z tych kluczyków wyjaśniał Tadeusz. Teraz doskonale to sobie przypominam. Panowie, Andrzej odzyskał energię. Czeka nas dzisiaj ciężka noc. Noc dzisiaj zaniepokoił się Zygmunt. Musimy odwiedzić warsztat samochodowy Jankowskiego i jestem pewien, że tam znajdziemy naszą ukochana walizeczkę. Nawet się domyślam, gdzie ona jest ukryta? Gdzie? Trzymam zakład, że będzie zamknięta w bagażniku jakiegoś samochodu. W samochodzie? Choćby w tym, którego kazik używał w czasie akcji. To świetny pomysł. Cudzy samochód oddany do naprawy. Albo czeka swojej kolejki na remont, albo już jest gotowy. Lecz właściciel jeszcze go nie zabrał. A w bagażniku walizka pełna forsy. Nikt by nie wpadł na myśl, żeby tam jej szukać. Przecież każdy pracownik warsztatu mógłby tam zajrzeć i znaleźć te pieniądze. Choćby przez głupi przypadek. Na przykład potrzebowałby jakiegoś kiuczą i zamiast go szukać w warsztacie, sięgnąłby do bagażnika najbliżej stojącego wozu. A właśnie, że nie, bo kazik jako zastępca właściciela ma wszystkie kluczyki. A kluczyków do tego wozu nie dałby nikomu. A poza tym w takim warsztacie można łatwo znaleźć inną, dobrą kryjówkę. Znaleźć kryjówkę łatwo, ale znacznie trudniej znaleźć schowane w niej pieniądze. Przestań, Zygmunt, biadolić. Od twojego gadania już mnie flaki bolą. Chcesz iść teraz do tego warsztatu? Rzeczowo zapytał Tadeusz. Andrzej spojrzał na zegarek. Dochodziła dziewiąta wieczorem. Za wcześnie. Zjawimy się tam po dziesiątej. To nie będzie takie łatwe. Tadeusz, chociaż nie był tchórzem, przewidywał trudności. Naokoło są zabudowania badylarzy, a poza tym warsztat znajduje się przy głównej drodze wylotowej z Warszawy. Nie ma godziny, żeby tam nie pojawił się radiowł SEMO. Tym lepiej, Doberski był najzupełniej spokojny. Już ja wiem, jak się do tego zabrać, aby wszystko grało. Zygmunt chciał co powiedzieć. Najprawdopodobniej swoje sakramentalne boję się. Już otworzył usta, ale w końcu powstrzymał się od uwagi. Głodny jestem, stwierdził Majewski. Ja też przytaknął Andrzej. Musimy gdzieś po drodze wdepnąć i porządnie się najeść. Czeka nas bardzo pracowita noc. Warto także zaopatrzyć się w jakieś kanapki. Jeżeli mam w nocy robotę, to zawsze dopisuje mi apetyt. Ja tam nie wezmę do ust ani kęsa. Nikt cię nie namawia. My pójdziemy na golonkę z dużym piwem, a ty za nas najesz się strachu. Czy też będę stał na świecy? dopytywał Zygmunt. Zobaczymy na miejscu. Ale raczej nie. Na te nocy będziesz monterem samochodowym. Przecież ja się na tym nie znam. Nie szkodzi, uciął Andrzej. Idziemy, bo czas ucieka. I tak trudno będzie w knajpie dostać coś przyzwoitego do żarcia. Zapraszałeś na golonkę. Marzyciel. Golonka w Warszawie o dziewiątej wieczorem. Chodźmy.